4 to jest zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Kantorowickiej. Projekt Komisji Spraw Mieszkaniowych, w imieniu której głos zabierze koleżanka Iwona Ochy. Bardzo proszę, Iwonko. Komisja Mieszkaniowa po przeprowadzonej wizji sporządzeniu protokołu jednogłośnie pozytywnie przyjęła projekt uchwały. Ja też Państwu powiem, że to chodzi o lokal mieszkalny numer 17 położony w budynku przy ulicy obejmują 3 pokoje o powierzchni 36,48 m², aneks kuchenny oraz pomieszczenia przynależne o powierzchni użytkowej 49,01 m², a wynajmującymi są Państwo Zarząd nie wnosił uwagi do projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu uprzejmie. Przystępujemy do punktu następnego 4.5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Kantorowickiej zgodnie ze stosownym pismem Wydziału Mieszkalnictwa. Projekt autorstwa Komisji Spraw Mieszkaniowych, w imieniu której proszę o wprowadzenie panią Iwonę Ochy. Komisja Mieszkaniowa jednogłośnie pozytywnie podjęła projekt uchwały. Dziękuję uprzejmie. Zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym tylko poinformuję, że jest to lokal mieszkalny położony przy Kantorowicy. Obejmuje 2 pokoje o powierzchni 18,91 m². Aneks kuchenny oraz pomieszczenia przynależne o powierzchni użytkowej 28,93 m². W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu uprzejmie.